Nie tylko pisanki i palmy. Na koniec o nietypowych tradycjach wielkanocnych. Pucheroki, turki czy dziady. To tylko niektóre z nich, te bardziej przypominające bożonarodzeniowe kolędowania. Turki występują tylko w niektórych regionach Polski. Karolina Komada obserwowała dzisiejsze do nich przygotowania w Koziegłówkach. Tradycyjnie, czyli jak? Malując pisanki, przystrajając koszyk ze święconką lub gotując potrawy wielkanocne. W wielu domach tak, w Koziegłówkach, zaledwie 30 km od Częstochowy, kultywowana jest jednak wyjątkowa i rzadko już spotykana tradycja. Pan Damian w okresie wielkanocnym pilnuje grobu pańskiego, początkowo jako Turek, a teraz już jako marszałek i tak od 15 lat. Że wojsko brało udział w tej odsieczy wiedeńskiej, szabla. Aby jakoś odpierać ten atak wroga. Turki to nic innego jak przebrani mężczyźni z maskami na twarzy wyrażającymi grozę lub groteskę, pilnujący grobu Jezusa od Wielkiego Piątku do rezurekcji. Tradycja ta sięga XIII wieku. Dążą do tego, że wzięło się to od krucjaty, od sieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, gdy Osmanowie, Turcy zostali pogromieni. Nasze wojsko nie chciało w zniszczonych mundurach się zaprezentować lokalnie, więc przebrało stroje te kolorowe, czy janczarów, czy innych jednostek. I tak przebrane wojska wróciły do Polski w okresie Wielkiej Nocy i zaczęły pilnować grobu. Tradycja Turków została zakazana przez władze carskie, a następnie wznowiona w 1917 roku. Teraz to już nieodłączny element Wielkanocy. Pięknie, bardzo ładnie. Bardzo mi się to spodobało. I straż, i Turki. Zmieniają się tam coś, 20 minut, bardzo ładnie. No tak to było od lat. I wie pani, od moich dziecięcych lat. I tak to jest. Piękna i wyjątkowa tradycja, którą warto pielęgnować. Choć obecny proboszcz nie miał wcześniej styczności z taką tradycją, to prędko zaakceptował wartę przy grobie Chrystusa. Przeżycie bardzo dynamiczne, kiedy jest rezurekcja i kiedy celebrans ogłasza, Chrystus zmartwychwstał. I wtedy cały ten orszak, cały ten oddział młodzieży Turków przewraca się. Tu ogromny huk w tej świątyni, bo oni się przewracają, rażeni tą wieścią, że Jezus zmartwychwstał. Każdy Turek ma na sobie maskę, kolorową bluzę i spódnicę, a także tarczę i pikę symbolizującą broń, ale nie tylko. Pika dodatkowo służy, aby młodzież postukiwała młodym pannom między nogami, aby im pokazać, że są, że tak powiem, atrakcyjne. Zwyczaj ten został przeniesiony do sąsiadujących wiosek Winowna, Ilgoty, Mokrzesz. Natomiast w całym kraju tradycja Turków występuje również na Podkarpaciu. Tam powstają nawet pomniki Turków. Tradycja w pewien sposób w tej chwili, nazwijmy to, prężnie się rozwija z tego względu, że praktycznie od 1994 roku, kiedy odbyła się pierwsza ogólnopolska parada Wielkanocnych Straży Grobowych, tych oddziałów, tych miejscowości, które kultywują ten zwyczaj, nam nie ubywa, a wręcz przybywa. To znaczy powstają nowe parafie i tam ta tradycja jest przenoszona. W miejscowościach, gdzie ta tradycja zanikła, jest reaktywowana. Co więcej, do tych oddziałów zaczynają dołączać również kobiety, dziewczyny. Nie tylko na Podkarpaciu w warcie uczestniczą dziewczyny. W Koziegłówkach również od 2 lat przy grobie Jezusa można spotkać kobiety. Wszystko po to, by kontynuować tę unikatową wielkanocną tradycję.